jest powszechnie wiadomym, że człowiek ma dwie półkule mózgowe. Jedna jest prawa, a druga jest lewa. Podobno one różnie działają. Podobno jedna z nich jest logiczna, a druga jest emocjonalna. I to powoduje, że w życiu zdarza nam się czasami podejmować decyzje logiczne na podstawie naszych przemyśleń, czyli na podstawie logicznego wnioskowania, rozumowania, i wtedy nasze decyzje są podjęte logicznie. Czasami nam się zdarza podejmować decyzje pod wpływem emocji, to są wtedy decyzje emocjonalne. Które są dobre, które są złe? Dobre są te decyzje, które nas prowadzą do oczekiwanego celu. Ale nie można powiedzieć, że zawsze to jest decyzja logiczna lub że to jest decyzja emocjonalna. Bardzo często się zdarza, że decyzja podjęta logicznie jest decyzją fałszywą, ponieważ mieliśmy wszystkie przesłanki, żeby ją podjąć, z wyjątkiem jednego drobiazgu. Nie wiedzieliśmy, że ten drobiazg wszystko popsuje. No. I czasami się nam zdarza odwrotnie, że mamy bardzo fajną wizję przyszłości, że ta decyzja emocjonalna, którą podejmujemy na całe życie, będzie idealna. Idealna. Niektórzy wiedzą, o czym mówią. Bo mówią o tym, że w momencie, kiedy podpisujemy ten cyrograf lub wypowiadamy to sakramentalne tak, to wtedy logika nagle się budzi i mówi: człowieku, co żeś zrobił? Czy ty się zastanowił? Zresztą to samo często mówi cała rodzina. I chcę wam powiedzieć, że decyzje podjęte logicznie czasami są bardzo dobre, ale nie zawsze. Decyzje podjęte emocjonalnie zazwyczaj są bardzo dobre, ale nie zawsze. Natomiast bywają sytuacje, kiedy nasza osobowość logiczna chce podjąć jakąś bardzo, wydawałoby się, mądrą decyzję. Podjąć w swoim życiu nowy kierunek rozwoju, wydawałoby się bardzo mądry. Natomiast nasza część emocjonalna, tak zwana intuicja, mówi: nie rób tego, nie rób tego. Ale my logicznie rzecz biorąc, podeszliśmy do tego bardzo logicznie i my się decydujemy na ten krok, rezygnując z tego, co nam podszeptuje nasza intuicja. I zazwyczaj wtedy dowiadujemy się, że intuicja miewa rację. Bywa też odwrotna sytuacja, kiedy decyzja podjęta emocjonalnie jest decyzją tragiczną w skutkach. I to, co chcę wam powiedzieć, że jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, natomiast ta druga część buntuje się, to w bardzo dużym stopniu, z ogromnym prawdopodobieństwem, ta decyzja okaże się dla nas zgubna w skutkach i należy zrezygnować z tej decyzji, podjąć inną. Po prostu nie podejmować żadnej, tylko podjąć inną, innego rodzaju. A jak ktoś by chciał wiedzieć, jak to się robi, to ja chętnie wytłumaczę osobiście.